Czołem, witajcie, jestem Abra i moi drodzy, rozpoczynamy aktualnie 58 dzień na naszym hardkorze w Minecrafcie 1.17. Słuchajcie, z każdym kolejnym tygodniem mam wrażenie, że idzie nam coraz lepiej, bo trzeba przyznać, że tak naprawdę poza domkiem, który wygląda, no, dość miernie, to w zasadzie mamy wszystko pod kontrolą. Pamiętacie? We wczorajszym odcinku ogarnęliśmy sobie, słuchajcie, mending, czyli właśnie enchant naprawiający nasze itemy. I fajnie by było na pewno dzisiaj właśnie, słuchajcie, stworzyć całą zbrojkę z tą naprawą, bo tutaj między innymi czeka już na mnie książeczka do połączenia z hełmikiem, ale budki cały czas kuleją, więc słuchajcie, tak naprawdę to mamy dzisiaj bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Trzeba będzie też oczywiście mending dać na kill-off, no i chyba to akurat już totalnie nikogo nie dziwi, no bo fajnie, żeby kill-off się sam naprawiał, ale poza, słuchajcie, tym kill-offem trzeba będzie właśnie zrobić budki. I słuchajcie, mam kilka zadań na dziś. Na pewno, tak jak we wczorajszym odcinku, trzeba będzie powiększać naszą farmę krów. Ja już tłumaczyłem, że chciałbym, aby ona dawała nam w głównej mierze expa i chciałbym, żeby tych krów tutaj było około 100, żeby po prostu móc je rozmnażać, potem rozwalić i zdobyć sobie na przykład 30 level. Poza tym, bardzo chciałbym też w dzisiejszym odcinku zrobić dużą farmę trzciny cukrowej i nie chciałbym, aby ona po prostu stała sobie tutaj gdzieś przy wodzie, że tak powiem, po prostu była na brzegu, tylko chciałbym zrobić farmę trzciny cukrowej z prawdziwego zdarzenia i już wam tłumaczę dlaczego. Nasz villager, którego udało nam się uleczyć, oczywiście jest bibliotekarzem, a jako, że jest bibliotekarzem, no to można mu sprzedawać właśnie papier i dostawać emeraldy. 18 sztuk za jeden emerald. On oczywiście za bardzo niedługo będzie miał kolejne itemy, bo już wiecie, no teraz jest nowicjuszem, ale potem będzie oczywiście ekspertem i tak dalej, więc tutaj wyświetli nam się cała lista właśnie itemków, które on będzie nam sprzedawał. I prawdopodobnie trzeba będzie właśnie spożytkować dużo emeraldów, żeby po prostu mu płacić, dlatego też między innymi chciałbym to zrobić. Ale wracając jeszcze do butów, słuchajcie, my mamy aktualnie diamentowe buty bez żadnych enchantów, dlatego musimy na pewno pójść po nederyt, aby, słuchajcie, po prostu w ogóle zrobić nederytowe buty, bo tutaj sami sprawdźcie, nie ma żadnej sztabki nederytu. Ja póki co mój nederyt zużyłem właśnie na czapeczkę, na sweterek oraz właśnie na te nederytowe leggings. A w dodatku nie mam żadnego levela. Nawet jak, słuchajcie, level zbieram, to właśnie mending mi to jakby zużywa, no bo mi się oczywiście naprawia właśnie tutaj klata i słuchajcie, spodenki. Więc ja wam powiem tylko tyle. Już nawet nie wiem, ile my rzeczy w dzisiejszym odcinku musimy zrobić, ale dużo. Mamy 58 dzień, a do dnia setnego naprawdę już powoli zaczyna brakować coraz mniej. Subskrybujcie kanał i oglądajcie ten film do końca, jeśli jesteście ciekawi Minecrafta 1.17 oraz Minecrafta Hardcore, bo to dla mnie są dwie nowe rzeczy tak naprawdę, to po prostu bądźcie na bieżąco i zasubskrybujcie, mi będzie bardzo, bardzo miło. Pozbieram sobie teraz, słuchajcie, właśnie tą trzcinę, abyśmy po prostu ją na razie posadzili gdzieś tutaj w okolicy, żeby po prostu jej było jak najwięcej. Tej farmy na razie robić nie będziemy, myślę, że ją zrobimy wówczas, gdy po prostu będziemy mieli tej trzciny bardzo, bardzo dużo, żeby zrobić, nie wiem, takie gigantyczne jakieś pasy i żeby po prostu łatwo się to zbierało, no nie? A póki co po prostu sobie to postawimy, żeby ona sobie rosła i żebyśmy mieli tego jak najwięcej, tylko słuchajcie, będzie się w tym momencie dało, żeby mieć właśnie dla tego villagera. Oczywiście fajnie też by było ogarnąć, słuchajcie, jakąś mączkę kostną, bo farma, słuchajcie, zboża też naprawdę kuleje i właśnie, farmę zboża też chciałbym, słuchajcie, zrobić jakąś sensowną, więc znajdziemy miejsce, gdzie to zrobimy i wówczas, gdy dorośnie nam tutaj to zboże, to po zebraniu oczywiście będziemy mieli dużo nasionek i wtedy te nasionka zasadzimy już na jakimś dużym, normalnym polu uprawnym. Ale póki co chciałbym, słuchajcie, zacząć od zepsucia portalu. Chciałbym, słuchajcie, portal przenieść do nas, do domku. No bo wy wiecie przecież, że ja, słuchajcie, już enchanting przeniosłem. On stał w tym miejscu i naprawdę zagracał nam okolice. To było mega dziwne, że my mamy już nederytową zbroję, a nasz enchanting pokój, jakby wiecie, room, w zasadzie jest na zewnątrz, no nie? I biblioteczki mokną, więc to troszeczkę beka. Dlatego przeniesiemy sobie to, słuchajcie, gdzieś do naszego domku i pójdziemy właśnie po nederyt, słuchajcie. Tak, nederyt jest dla mnie bardzo, bardzo teraz ważny, bo chciałbym, słuchajcie, budki jeszcze w dzisiejszym odcinku zrobić. A jeśli jesteście na bieżąco z naszą serią, to wiecie, że ja raczej enchantuję rzeczy poprzez enchantowanie książek, czyli enchantuję książkę na przykład na ochronę 1, potem kolejną na ochronę 1, połączę je i tak dalej, aniżeli żeby zbierać 30 level i dopiero, wiecie, na 30 levelu coś enchantować, bo to po prostu będzie trwało za długo. No dobra, tutaj mamy nasz enchanting room. Oczywiście będzie trzeba tutaj więcej ametystu, ale wydaje mi się, że też jak najbardziej możemy wcisnąć tutaj, słuchajcie, portal. Jakbyśmy my, słuchajcie, tutaj postawili portal, to by wyglądało to naprawdę przekozacko. Tylko pytanie, z której, słuchajcie, ze stron, żeby to właśnie miało ręce i nogi? Czy może my w ogóle zrobimy to, słuchajcie, po którejś innej stronie? Ale gdyby serio postawić tutaj, słuchajcie, portal, ja wiem, to się może, słuchajcie, różnie skończyć, ale spróbujmy, serio, to może
naprawdę bardzo ładnie wyglądać, zwłaszcza, że ja i tak tego obsydianu, słuchajcie, troszeczkę na górze mam. Więc zrobimy właśnie, słuchajcie, tak, zrobimy teraz tak, raz, dwa, trzy. Portal oczywiście jest na trzy kratki wysokości, więc totalny, słuchajcie, chill. Tutaj robimy coś takiego, tutaj wykopiemy to, tutaj wykopiemy to i postawimy obsydian, który mamy w skrzyneczce i będziemy mieli, słuchajcie, swój portal, że tak powiem, właśnie razem z tym enchantingiem. To będzie, myślę, bardzo, bardzo spoko wyglądało. Ej, naprawdę, to może, słuchajcie, bardzo spoko wyglądać. To wygląda... Nie, to już dobrze wygląda. Ale dobra, podpalmy go i zobaczmy, jak to wygląda. Zaraz w ogóle 59 dzień też nadejdzie, gdyby ktoś, słuchajcie, z was pytał, więc oczywiście zamykamy drzwiczki i idziemy w kimono, ale zanim to, no to oczywiście portal, słuchajcie, odpalamy. No i teraz tak, portal jest. Tutaj, słuchajcie, to też można skopać. Widzę, że jakieś tam dziwne bloczki są. No ale tutaj to, tak jak już wspominałem, na pewno, słuchajcie, zawita ametyst. Ametyst też może w ogóle znajdziemy, słuchajcie, w tym odcinku i zrobimy, że będzie ładniej. No nie? Akurat jakby tutaj, słuchajcie, ametyścik wjechał, to jak cię proszę. Naprawdę to będzie ładne pomieszczenie. No rzeczy jest naprawdę tyle do zrobienia, że ja nie chcę już opisywać. Serio, po prostu nie chcę opisywać. Po prostu oglądajcie do końca. Bierzcie, słuchajcie, jakiś swój kubeczek czy coś nawet z Abratim i słuchajcie, popijajcie sobie herbatkę czy jakiś obiadek sobie. Weźcie, a ja, słuchajcie, oczywiście muszę przywitać moje aksolotle. Cześć! Ale my lecimy, słuchajcie, do Netheru. Niestety, tym razem, słuchajcie, bez TNT. Tak, wysadzanie na pewno byłoby spoko opcją, ale niestety nie tym razem. No i teraz tak, słuchajcie, jeden kill of Efficiency 3, Unbreaking 2, drugi oczywiście taki, że tak powiem, zwyklejszy. I słuchajcie, kopiemy po prostu przed siebie. Serio, tą najbardziej klasyczną metodą. Muszę dzisiaj znaleźć 4 pradawne zgliszcza. Ostatnio, kopiąc kwart, udało mi się znaleźć trójeczkę. I to było niesamowite. No ale tym razem, słuchajcie, myślę, że akurat aż tak... Takiego szczęścia nie będzie, ej nie no. Ledwo zacząłem i słuchajcie, już netherty. Jasne, może i jedynka, ale ile my przekopaliśmy? Dosłownie, słuchajcie, moment. I mamy pierwszy netheryt, więc naprawdę jest się z czego cieszyć. Oczywiście to, słuchajcie, zbieramy, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry początek. Ale powiem wam jedną rzecz, aktualnie na zbrojce oczywiście jest mending, więc będzie ona mi się naprawiała, kiedy, słuchajcie, będę zbierał kwarc. Ale myślę, że bardzo spoko by było właśnie na mój kill off też zrobić mending, że podczas takiego, słuchajcie, kopania netherytu, kiedy ten kill off mi się na przykład będzie zużywać, to aby on się naprawiał właśnie chociażby wykopując rudy kwarcu. To by była bardzo wygodna opcja, tylko u mnie akurat ta naprawa, ta książka z naprawą u villagera kosztuje 10 emeraldów, no nie? Dyszkę. A mi potrzeba tak, słuchajcie, jedno mam akurat na butki, no nie? To mam na butki, znaczy na hełmik, przepraszam. Ale na butki jeszcze nie mamy. I nie mamy jeszcze, słuchajcie, na kill off, a w dodatku nie mamy nawet dobrej ostrości na siekierkę i nawet nie mamy netherytu na siekierce. Więc my naprawdę mamy dużo rzeczy do zrobienia. Serio, to może się wydawać, słuchajcie, że a, zwykły hardcore i co? Zaraz sobie ogarniesz wszystkie itemy jak trzeba. Ale no właśnie, słuchajcie, to nie jest takie kolorowe. To wcale nie jest tak szybko. No i tutaj jest kwarc, słuchajcie. Zobaczmy, jak bardzo naprawi nam się zbrojka, słuchajcie. Bo tak, no, klata prawie cała naprawiona, nie? To czy po wykopaniu, słuchajcie, takiej jednej rudy faktycznie wszystko... Oj, wszystko, słuchajcie, będzie naprawione tak, jak powinno. O tym się, słuchajcie, za sekundę przekonamy. Dobra, nie podpalaj mnie, nie podpalaj mnie, byczku, nie podpalaj mnie. No, przecież zastawiłem tutaj to tymi bloczkami. No nie kumam, dobra, słuchajcie, okej. Oj, dobra, tutaj to było niemiłe. To naprawdę była niemiła lawa. To była niemiła pani lawa, ale słuchajcie, naprawiła nam się klata i prawie naprawiły nam się spodenki. Lecimy dalej, ja przypominam tylko o sklepie www.abraity. Pierwszy link w opisie, kozackie koszuleczki na lato na was czekają, kubeczki, plecaki, worki na plecy, no mnóstwo fajnych rzeczy, słuchajcie. I w letnich kolorach, bo żółty, różowy, zielony, niebieski, czerwony, nie tylko biały, szary czy czarny. Wpadajcie i zamawiajcie www.abraity. Pierwszy link w opisie i cieszcie się własnymi kozackimi rzeczami z Abra Team. Tutaj mam, słuchajcie, kolejną rudę kwarcu i jestem ciekaw, czy uda nam się naprawić w ogóle spodenki teraz, kopiąc to, no nie? Bo jest chyba taka, słuchajcie, szansa. Chyba naprawdę jest taka szansa. Patrzcie, spodenki praktycznie nówki sztuki. No ale dobra, my oczywiście rozkopujemy, słuchajcie, dalej. Tutaj jest kwarc, więc dawajcie, już naprawmy sobie tak fest te spodenki, żeby już był święty spokój. No, są nowe, jeszcze nie są nowe. Weź to wykop. No, są nowe. No i ja, jedno użycie i, słuchajcie, byłyby nowe. No naprawdę, to jest mega irytujące. A jestem ciekaw, słuchajcie, co dalej. Jeśli mi się naprawi zbrojka, to czy już normalnie będzie mi się zbierał level, bo ja nie pamiętam takich rzeczy. Serio, ja tak dawno, słuchajcie, miałem mending na itemkach, że to idzie zapomnieć. Znaczy, on się zbiera normalnie, kiedy już będę miał całe eku naprawione. Ale nie w jakimś chyba rewelacyjnym tempie, no nie? Czekajcie. No tak, no po normalnemu to idzie. Czyli tak, naprawione jest to, co miało być naprawione i normalnie mi się wszystko zbiera pięknie, więc jest git, jest git. Ej, to jest mega mocne, słuchajcie. Siódmy level, a sekundę temu miałem drugi. Po jednej rudzie kwarcu. Naprawdę kwarc robi robotę. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o pradawne zgliszcza, to dalej mamy tylko jedno. A my tutaj przyszliśmy w jednym celu. Nie, żeby naprawić zbroję, tylko właśnie, żeby pradawne, słuchajcie, zgliszcza znaleźć. Więc liczę na to, że jednak zaraz coś tutaj wleci. Bo serio, no tak nieszczęśliwie dość dzisiaj jest. Połowa kill-offa mi prawie zeszła. A tutaj dalej
dalej, słuchajcie, bezprawne zgliszczy, no nie? Te ancient debrisy chowają się, słuchajcie, gdzieś się tutaj chowają przed aberką, a one są serio na wagę złota. Oczywiście, level też się przyda, jasne. Naprawa zbrojki, którą już teraz dokonałem, jasne, wszystko jest okej, okay, ale dajcie mi jednak pradawne zgliszcza. Ej, słuchajcie, przekopałem się sam nie wiem gdzie, więc ja może tutaj to zakopię, żeby po prostu się, słuchajcie, nie zgubić, ale naprawdę mamy dzisiaj giga nieszczęście, jeśli chodzi o netheryt. Totalnie nie jestem w stanie nic znaleźć takiego, wiecie, pokroju, żeby jakaś chociaż jedynka, dwójka, co ty tutaj robisz? Ej, dobra, nie, naprawdę, słuchajcie, tego też nie kumam. Tego też naprawdę, słuchajcie, fest nie kumam. Co wy tutaj robicie, gościu? Co wy tutaj robicie? Naprawdę, wy się tutaj tak łatwo zrespiliście, że tutaj nawet nie było miejsca, żebyście wy się zrespili. A i tak się zrespiliście. Co jest taki... Ej, nie, to jest babyś. Dobra, babysia, słuchajcie, nie, ja go zostawiam, słuchajcie. Ja go zostawiam, albo tu jest ich więcej. Co jest z nimi? Ej, co tu się dzieje w tym neterze? What? Wypadł mi stąd. Nie, ja się z sobą nie kopię. Ja się... Nie idź tam. Nie. Nie idzę, no nie, zostaw ty, ja się z tobą nie biję, gościu. Dobra, odbijemy sobie gdzieś tutaj, słuchajcie, to jest tak naprawdę początek, wiecie, naszego minecraftowego kopania netherytu, no nie, gdzieś tutaj mniej więcej on był, więc przekopiemy się tędy i spróbujemy poszukać, ale spójrzcie sami, słuchajcie, po użyciach mojego killofa, nie, że naprawdę bardzo dużo ich zeszło. Jeżeli oglądaliście uważnie, to wiecie, że na początku tego odcinka miałem jakieś, nie wiem, no, ze dwa razy więcej, nie, tego życia, a teraz to naprawdę, słuchajcie, slipa, jest totalna, słuchajcie, fest slipa. No ale dobra, szukamy, nie poddajemy się. Słuchajcie, mój kill-off ma 22 użycia. Oczywiście nie będę go, słuchajcie, już tutaj jakby oszczędzał. Niech on po prostu się rozwali, ale słuchajcie, pradawnych zgliszczy, tak jak tutaj nie było, tak dalej nie ma. I to jest mega, ale to mega podejrzana sytuacja. No okej, 21,5 level. To akurat na pewno z tego można się cieszyć, bo jak już wszyscy wiedzą, ja oczywiście enchantować sobie będę. I z tego kwarcu naprawdę tego levela wpada sporo, ale ja bym chciał tutaj pradawne zgliszcza. I kurczę, no troszeczkę dzisiaj po prostu nie ma farta. Ewidentnie trzeba by było przyjść tutaj z TNT, no nie? Ale patrzcie, serio, level? To naprawdę jakby nieźle leci, no już 23 level będzie po tej rudzie, więc naprawdę nieźle. No niestety, słuchajcie, ale odpuściłem sobie, stwierdziłem, że mamy ważniejsze rzeczy do robienia i tak teraz idziemy w Kimę, bo wy, wiecie, może widzieliście tam 5 minut, że ja byłem, ale ja tam byłem, słuchajcie, za 25 minut, więc słuchajcie, dzień 60! Aktualnie, słuchajcie, GG, kolejna dyszka, słuchajcie, odhaczona 60% z 100, więc spoko, oczywiście przepalamy sobie to pradawne zgliszcze, niech ono się tutaj, słuchajcie, robi, ja wyrzucam też itemki, które nie są mi teraz w tym momencie, słuchajcie, tutaj potrzebne. Trzcinka oczywiście rośnie, widzę, że już tutaj powoli do przodu ona się, słuchajcie, rozwija, więc całkiem spoko. Biorę oczywiście też bone meala i będę, słuchajcie, patrzcie, podrastał te tak... Trawę, serio, te takie najgorsze, patrzcie, żeby one sobie już tutaj powoli rosły. Dobra, dobra, ja sobie tutaj też to pozbieram, żeby oczywiście tę trzcinę posadzić gdzieś tutaj, słuchajcie, na krańcu. Dobra, tutaj pyk, okej, całkiem spoko. Ale teraz tak, słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Potrzebuję, słuchajcie, zrobić mending właśnie na, słuchajcie, kill-off. I potrzebuję także właśnie na budki, więc będziemy musieli zebrać ile? Ja muszę się tutaj upewnić, słuchajcie, u naszego villagera Maurycego 20 emeraldów. Mam przy sobie 3. Oczywiście można budować papier i zaraz tam sobie dorośnie trochę jakby ta trzcina, więc całkiem spoko. Możemy to ogarnąć, ale też kolejną rzeczą jest to, że my musimy zrobić, słuchajcie, solidny enchant właśnie na buty. I teraz tak, słuchajcie, tu jest ja mam to kupione? Serio? Dobra, możecie nazwać mnie dzbanem roku. Mamy przygotowane, słuchajcie, wszystko, nie? Naprawdę, słuchajcie, mamy już wszystko przygotowane praktycznie, ale musimy tylko na buty zrobić jeszcze jedną prot dwójkę, czyli jakby połączymy, słuchajcie, ochronę 2 z tą książką i wtedy ochronę 3 z tymi butami. Więc udajemy się, słuchajcie, tutaj na dół i musimy w jakiś dziwny sposób, ale zrobić jednak enchanty na te buty, jakieś w miarę sensowne. No to jest protection 3, ale szczerze, protection 3, no nie jest dla mnie szczęśliwe. Ja potrzebuję protection 2 tylko, więc ja bym był bardzo Protection 3 na 20 levelu. Wow. Okej, biorę to, słuchajcie, w ciemno. Serio, jakby wow, to naprawdę była niezła książka. To poczekajcie, jak sobie to teraz połączymy, zobaczmy właśnie, jak to levelowo, słuchajcie, wyjdzie, nie? Jakby, no nieźle, naprawdę, słuchajcie, nieźle. To spróbujemy sobie właśnie wziąć te mendingi wszystkie, jak to leci po prostu. I teraz tak, zrobić, słuchajcie, te budki, to będzie 5 leveli, tutaj będzie 7 leveli, spoko. No to weźmiemy sobie, słuchajcie, teraz tak i teraz do tego właśnie spróbujemy dodać, słuchajcie, mending and breaking, czy sam mending. Wydaje mi się, że, słuchajcie, raczej mending, bo to kask będzie, słuchajcie, nam szybciej padł.
spadał, więc słuchajcie, dodajemy właśnie do tego, słuchajcie, mending i to będzie 9 leveli, a w dodatku musimy tu nazwać sobie kapciuszki, okej, okay, kapciuszki, dobra, no, napisz to, kapciuszki, dobra, okej, okay. Czyli to będzie, słuchajcie, tak, ochrona 4, niezniszczalność 3 i naprawa, dobra, bardzo spoko but, naprawdę bardzo spoko but, tutaj też jest naprawa, tutaj też jest naprawa i teraz tak, słuchajcie, na samym hełmie nie mamy właśnie jeszcze dodanego, nie tego, tylko, gdzie jest tak? Nie, nie mów, że to połączyłem. Połączyłem to z Unbreakingiem. Słuchajcie, miałem dać niezniszczalność na hełm. A dałem na buty. Dobra, olać to. W takim razie po prostu tutaj musimy dodać zwykły mending i to będzie nas kosztowało, słuchajcie, 17 leveli. Już nie będę naprawdę z tego powodu płakać. Tutaj natomiast musimy i tak dodać sztabkę nederytu, a poza tym tutaj musimy dać właśnie tą niezniszczalność. Więc zobaczmy, słuchajcie, tu jest Unbreaking 3 na 30 levelu. Całkiem sensownie, naprawdę, naprawdę całkiem sensownie. Na 20 jest smajcik, to niekoniecznie, a na, czy tutaj będzie też smite 3 na 24, a teraz zobaczmy jeszcze, słuchajcie, w ten sposób. Na 28 jest protection 3, czyli tak czy inaczej, słuchajcie, musimy zebrać 30 level, abyśmy mieli tą niezniszczalność, słuchajcie. I w dodatku musimy zebrać jeszcze 14 leveli, aby ogarnąć sobie, słuchajcie, właśnie połączenie mendingu z hełmem. Spokojnie, mam problemu, słuchajcie, teraz idziemy sobie do kopalni po ametyst, dokładnie tak, pójdziemy po ametyst, abyśmy mogli wykończyć właśnie już nasz domeczek. Czekajcie, tutaj sobie zeskoczymy ładnie, pięknie. Teraz tak, wiaderko z wodą, słuchajcie, okej, okay, zabieramy, okej, okay, pyk, 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 żeby sobie tutaj właśnie ładnie, delikatnie, grzecznie zejść. I słuchajcie, lecimy po ametyst, żeby wszystko właśnie było ładnie, pięknie wykończone. Dobra, gdzieś tędy się schodziło do tej gody, nie? Czekajcie, czekajcie, bo nie chcę tam, gdzie są creepery. O, gościu! O, gościu! Zombie villager kolejny! Kolejny zombie villager, genialna sytuacja. W takim razie, byczku, chodź tutaj szybciuteńko do mnie. Szybciuteńko, zombie villager, idziesz do mnie. Ja oczywiście będę musiał wziąć name tag i będę musiał cię nazwać, chodź, 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 chodź. Słuchajcie, mamy tą samą sytuację, czyli genialną sytuację, bym powiedział. Bo my musimy ogarnąć jak najwięcej tych zombie villagerów, więc perfekcyjnie. Tylko słuchajcie, jesteśmy naprawdę nisko. Więc teraz tak, ja go wyciągnę, słuchajcie, jakoś na górę. Zrobimy teraz schodki i słuchajcie, mieliśmy robić ametyst, ale mamy kolejnego zombie villagera, więc musimy zrobić zombie villagera. Tylko trzeba go nazwać, żeby on, słuchajcie, nie zniknął. I pytanie, czy ja mam jeszcze jeden name tag? Raczej tak, raczej mam, ale nie jestem przekonany, więc się upewnimy, słuchajcie, wyłazimy i robimy mu te schody. Ewidentnie, słuchajcie, robimy te schody. Ja! Jakbyśmy my mieli kolejnego, słuchajcie, zombie villagera i go uleczymy, a my przecież możemy uleczać, tak? Bo mamy i Brewing Stand, czyli do potek, i mamy potki w ogóle już gotowe na weaknessa, i złote jabłka, nawet, słuchajcie, teraz akwipunku. To będziemy mogli mieć u niego kolejne jakieś kozackie rzeczy, słuchajcie. Tylko może nie bibliotekarz, a może i bibliotekarz, ale jakieś też inne, słuchajcie, profesje można, tak? Więc wychodzimy na górę ewidentnie, słuchajcie, wychodzimy ewidentnie na górę i spróbujemy właśnie go tutaj uleczyć. Tylko, no, chciałbym wyjść gdzieś mniej więcej, gdzie, słuchajcie, jest właśnie mój domek, gdzie jest ten, dobra, niezła lokalizacja, niezła lokalizacja na wyjście. Spoko, to raczej zrobimy coś takiego, żeby on, słuchajcie, po prostu tutaj już został uleczony, albo żeby on poszedł od razu tam, słuchajcie, żeby on od razu poszedł tam, to czekajcie, przekopiemy się w takim razie tutaj ładnie, pięknie tędy, żeby go, od razu go wrzucić, nie? Od razu, żeby go wrzucić tam, gdzie on będzie, słuchajcie, żył, no nie? A będzie żył z tym drugim villagerem, więc wydaje mi się, że zaraz się tam dokopiemy, tylko tak jak mówię, jeszcze musimy ten name tak zabrać i musimy na pewno, słuchajcie, ogarnąć sobie... Czekajcie, krowy są nade mną, czyli to będzie gdzieś w tę stronę. Musimy też ogarnąć od razu, słuchajcie, jego uleczenie, żeby on nie zniknął, nie? Dobra, dokopaliśmy się, słuchajcie, do Maurycego, więc niech on sobie tutaj będzie, a my oczywiście tym tunelem, słuchajcie, zombiaka sobie weźmiemy. Tylko musimy jeszcze zrobić tak, aby tutaj oczywiście, słuchajcie, nie było jasności, no bo przecież on, słuchajcie, się spali i będzie dopiero wtedy tragedia, nie? Wtedy to naprawdę, słuchajcie, będzie przekichane, więc dobra, lecimy po name tag. I mimo że miałem zbierać ten level, to słuchajcie, teraz sobie ten level zużyjemy, żeby właśnie ten name tag nazwać, abyśmy mieli właśnie kolejnego zombie villagera na villagera, no nie? Mam gdzieś... Nie mam name tagów. Dobra, to w takim razie trzeba działać szybko. Biorę poteczkę na weaknessa, mam złote jabłko i słuchajcie, przenosimy go. To musi być naprawdę szybka akcja, zanim on zniknie, albo już zniknął. I to jest najgorsze, słuchajcie. Name tag jest po to, aby utrzymać zombie villagera przy istnieniu, bo kiedy się oddalasz z danego czanka, to po prostu one potrafią zniknąć, więc słuchajcie, po prostu lecimy na szybkości, nie? Jak jest, to super, jak nie ma, no to trudno, ale mam nadzieję, że on, słuchajcie, jeszcze chociaż sekundę tutaj przeżyje. Serio, to ze 3 minuty mi całość zajęła, więc błagam. Zombiaczku, bądź tutaj. Serio. Cóż mogę powiedzieć? No przykro mi, słuchajcie, przykro mi, że tamten gość zginął, ale nic teraz z tym nie zrobimy. Nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, jakby po prostu on zniknął i tyle, więc zostawiamy go w świętym spokoju. Spokojnie, będą kolejni, słuchajcie, jeszcze dosłownie 2 dni prawdziwe.
temu nie mieliśmy żadnego villagera. Teraz już słuchajcie, mamy zombie villagera przerobionego właśnie na villagera, uleczonego, dającego nam super itemy. Więc spokojnie, ja myślę, że to jest kwestia czasu, a kolejny też słuchajcie, że tak powiem, do nas zawita i będziemy z tego faktu bardzo, bardzo zadowoleni. Nie strzelaj do mnie, bo gościu, nie jestem teraz w humorze. Ja tutaj straciłem zombie villagera! Byku, przestań! Serio, dobra, okej, czy my wykopaliśmy wszystkie kryształy? Wydaje mi się, że wykopaliśmy wszystkie kryształy, ale tutaj jeszcze tak jeden na mnie czeka. Ej! Całkiem dużo, patrzcie, to możemy sobie zrobić tak, to możemy sobie zrobić tak, pyk, pyk, tutaj pyk, pyk, tutaj pyk, pyk, dobra, spoko, tutaj spoko i słuchajcie, 54 klocki ametystu, git, ja, i tutaj są, słuchajcie, 3 szkielety naraz, czy mi się tylko wydaje, nie wierzę w to, dobra, strasznie, słuchajcie, ich dużo, ale przynajmniej level tutaj wpadł, a ja sobie wykopałem jeszcze jeden kryształ, no ej, naprawdę tutaj były 3 szkielety naraz. Naprawdę tutaj były, słuchajcie, 3 szkielety naraz. Dobra, tu są w ogóle zombiaki, słuchajcie, z których warto robić sobie przecież level, o którym już rozmawialiśmy, że i tak potrzebujemy wbić 19 level i tak, więc można by, słuchajcie, te mobki porozwalać, ale szczerze mówiąc, chyba lepiej to zrobić w nocy. Normalnie, wiecie, po ludzku sobie nocka wbije, to akurat sobie wtedy ogarnę. Szkoda tego zombiaka, ale to, że zrobiłem ten tunel, jest o tyle spoko, że jeżeli to się pojawił raz, to jak najbardziej jest szansa, że pojawi się i drugi raz i wtedy będziemy mieli po prostu gotowy tunel pod tego zombiaka. Trzcina nam tutaj fajnie, słuchajcie, rośnie, więc jakby spoko. My zaraz możemy sobie zacząć 61 dzień, ale chciałem jeszcze na dosłownej szybkości, słuchajcie, ogarnąć to pomieszczenie, bo i tak w każdym kolejnym odcinku, słuchajcie, robimy różne rzeczy. Serio, łączymy przyjemne z pożytecznym, więc fajnie by było tutaj też ogarnąć właśnie między innymi budowanie, żeby po prostu było tutaj u nas, słuchajcie, ładnie, estetycznie i w ogóle. Dobra, tutaj to wygląda spoko, patrz, jaki wysoki sufit zrobiliśmy, nie? Ej, serio, naprawdę bardzo wysoki powiedziałbym, że jest sufit, ale tutaj też oczywiście ametyst, słuchajcie, wiedzie, no idealnej symetrii, słuchajcie, zrobić tutaj nie zrobimy, bo po prostu się nie da, no tutaj są, wiecie, te bloki takie brzydkie też, no nie? Znaczy te drabinki, przepraszam, brzydkie, które po prostu no jakby i tak będą nam przeszkadzać i tak, ale spoko, naprawdę ładnie wygląda to pomieszczenie, nie? Tylko tutaj bym jeszcze zrobił coś takiego, tutaj można by zrobić coś takiego, ej, serio, jest sztos, o, tu zrobimy coś takiego, jakieś półpłyteczki można by wrzucić, no i za tym, słuchajcie, jeszcze jest brzydko, ale to też jest do ogarnięcia. Ale tutaj też myślę, że wrzuciłbym, słuchajcie, ametyst, nie? Żeby po prostu było już naprawdę ładnie i klimatycznie, to żeby po prostu wszędzie, słuchajcie, tutaj ametyścik siedział, skoro i tak schodzimy jakby w podziemia, gdzie będzie ten ametyst, no nie? Więc wywalmy też, słuchajcie, te właśnie drabinki. Okej. Tutaj sobie zrobimy tak. Tutaj właśnie sobie postawimy w ten sposób. Tutaj pyk, 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 to też wywalamy. Tutaj stawiamy właśnie ładnie ametyst i bierzemy te drabinki z powrotem. Dobra, tutaj spadła jedna. Ej, ładnie, o wiele ładniej jest z tym ametystem, no nie? Jak się tutaj wchodzi po prostu do takiej tuby, aha, tylko tutaj jest jeden błąd, to na pewno, słuchajcie, do wywalenia. Tutaj to muszą być najzwyklejsze deski na świecie. No i dobra, i jest git, słuchajcie, jest naprawdę git. Ja oczywiście odkładam, słuchajcie, to, no niestety bardzo mi przykro, jakieś tutaj żelazo w ogóle dostałem, więc mogę je sobie tutaj zabrać. 8 level, słuchajcie, wbił, no, jedno pradane zgliszcze, no niestety, no nie za dużo, słuchajcie, go tutaj jest, ale i tak, ile ja potrzebowałem leveli, bo słuchajcie, to jest akurat dla mnie teraz w miarę ważna sprawa. Czekajcie, ja potrzebuję tutaj 17, dobra, no to słuchajcie, akurat 17 leveli na mobkach to jest jak najbardziej do zrobienia, więc dawajcie, możemy to zrobić nawet w tym momencie. No dobra, 11 sobie wbiłem i wiecie co pomyślałem? Że słuchajcie, zrobimy deksowy kill-off i pójdę... Ojojojojojoj, ale blisko było. Że pójdę sobie, słuchajcie, pokopać jednak troszeczkę tego netherytu. Może, słuchajcie, kto wie, coś akurat się znajdzie. Zdobyliśmy troszeczkę gunpowdera, więc teraz możemy zrobić nawet sobie ze 2 TNT, więc całkiem, słuchajcie, nieźle. Ale w dodatku, słuchajcie, jeszcze mamy dużo innych rzeczy do zrobienia. Czekajcie, postawię tutaj kwiatek. My oczywiście, słuchajcie, pójdziemy w spanko, bo chciałbym zobaczyć, który jest dzień. Wydaje mi się, że co, 61? Czy coś w tym stylu? Wait, tak, słuchajcie, dzień 61, ale dostałem bardzo dużo kości, słuchajcie. No i tak jak sami widzicie, właśnie jest także gunpowder, więc zrobimy sobie od razu 2 TNT oraz zrobimy sobie od razu, słuchajcie, tutaj farmę zboża. Tak jak mówiłem, słuchajcie, to zboże się przyda, bo oczywiście zaraz rozmnożymy krowę i to nam może dać właśnie sporo levela. Dokładnie taki, słuchajcie, jest plan, więc zbieramy oczywiście teraz... Ojej, tutaj to akurat rozwaliłem. No ale dobra, zbieramy wszystko, słuchajcie, zbieramy wszystko i teraz tak, czy całe to robimy jako pole uprawne? No w sumie możemy. Trzeba by było tylko, słuchajcie, wyrównać tutaj teren. Jeżeli to ma być pole, to naprawdę nie chce mi się skakać tutaj po jakichś grubych, wiecie, wzniesieniach. Po prostu wyrównajmy to. Zaraz to zapielimy oczywiście też, żeby po prostu było na to wszystko miejsce. I wydaje mi się, że pole może nie będzie największe na świecie, oczywiście chodzi o to pole uprawne, ale będzie spoko, będzie już wystarczalne, no nie? Więc całkiem okej. Dobra, marchewkę w ogóle, no mogę sobie zjeść. Wiadomo, że wypadła z zombiaka, ale na razie mi się nie przyda, więc wolę sobie tutaj zjeść. I chodźmy po motykę, spróbujemy właśnie tutaj sobie zrobić to pole uprawne. Rozmnożymy sobie w ogóle też krowy, to czekajcie, może akurat krowy zrobię teraz. Chociaż mam mączkę, to zaraz będę miał więcej tej pszenicy. Motyka!
Jacka oczywiście, że tutaj siedzi jak najbardziej. Dobrze, 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 że jej nie wyrzucałem, bo już miałem w planach, wiecie, ja tutaj mam akurat dość niezły śmietnik z tymi moimi temami, więc nic dziwnego, że chciałem akurat to wyrzucić, ale spoko, że akurat tego nie zrobiłem. Tutaj wiem, że na pewno, słuchajcie, będzie trzeba wylać wodę. Tak, 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 bo tutaj to już jest za daleka odległość. Zobaczymy sobie, jak bardzo to akurat, słuchajcie, zaraz się zrobi normalna ziemia, bo po prostu nie ma wody. Wiecie, że wypłowieje, czy jakkolwiek to kurczę nazwać, ale tutaj też sobie pociśniemy, spoko, spoko. Tutaj to w miarę jest akurat żyźnie, bo jest ta woda, ale wydaje mi się, że jedną krateczkę moglibyśmy poświęcić, słuchajcie, na po prostu wiaderko z wodą, no nie? Żeby było wszystko, że tak powiem, git. Chyba styknie, co? Ten zasięg, czy nie? Zaraz się o tym przekonamy. Ja w każdym razie biorę, słuchajcie, już te nasionka, bo mamy ich tutaj całkiem sporo, tutaj też akurat jakieś leżą. No i spróbujmy zasadzić to wszystko, co tylko mogę, nie? Żeby po prostu było tego jak najwięcej. Tutaj widzę, że kolejne nasionka, więc sobie też wezmę. Dobra, tutaj pyk, 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 tutaj pyk. Kurcze, gościu! Postawię, słuchajcie, tutaj, patrzcie, taką obwódkę ze zwykłego dirta, żeby po prostu dało się tutaj chodzić, nie? Serio, jakby totalnie, żeby dało się właśnie wyjść z tej wody, skoczyć i nie rozwalić przy okazji wszystkiego wokół. Wydaje mi się, że to też całkiem nie najgorsza, słuchajcie, technika, żeby po prostu to pole zostawić przy życiu, żeby ono po prostu się nie rozwaliło. Dobra, okej, okay, mamy to ogarnięte, więc weźmiemy sobie właśnie teraz tą mączkę, zasiejemy sobie, wyrośniemy sobie troszeczkę tego zboża. Kurczę, jeśli chodzi o te rolnicze nazwy, nazwijmy to właśnie, zapielimy, zasadzimy i tak dalej, totalnie nie ogarniam, więc musicie mi wybaczyć, no. Ale dobra, staram się, żeby wszystko było git, więc bierzemy teraz oczywiście te nasionka, jest ich więcej, z kolei wydaje mi się, że tutaj jako, że jest dziura, to po prostu zasadzimy tutaj. O, pyk, 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 dobra, siup, 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 siup. Mamy to ogarnięte, no pole już jest o niebo większe, no nie? W dodatku, słuchajcie, 30 zboża, więc ja tutaj sobie wbijam do środka. Pytanie, czy to jest 30 krów, żeby w ogóle... nie, no na pewno to jest 30 krów, żeby w ogóle wszystkie się tutaj porozmażały. 12 level, a ile ja potrzebowałem? 17, tak? Dobrze mówię? No to już, słuchajcie, w tym momencie mamy 13, no i zaraz może jakaś 14 wleci. Ej, jedno, dobra, jest na pewno 30 krów, na pewno, słuchajcie, 14 level, no dajcie mi 14 level, chyba, słuchajcie, wszystko zebrałem, co mogłem. O, dobra, mamy 14 level, tych krów w takim razie, słuchajcie, nie rozwalam na razie, nie rozwalam, słuchajcie, niech one się tutaj po prostu rozmnażają dalej między sobą, a ja, słuchajcie, zbieram z kolei trzcinę. No i co, zrobimy sobie już może pierwsze jakieś emeraldy, bo jakby chciałbym zrobić oczywiście tą, już o tym wspominałem, no nie, tą fabrykę trzciny cukrowej, ale na pewno nie zrobię jej teraz, więc akurat z tego, co mi zostało, może by, słuchajcie, zrobić jakiś papier, serio, i akurat sprzedać temu villagerowi. Co myślicie? Ja myślę, że to jest bardzo dobry plan. Tutaj akurat sobie jeszcze postawimy. No i tutaj też jest do pozbierania, nie? Tutaj akurat mogę zasadzić tutaj też. Dobra, tutaj pyk, okej, okay, spoko. Trochę zbieram, trochę zasadzam, no nie? Ale też, żeby to w miarę ładnie wyglądało. Tam jeszcze jest ile do zebrania, nie? Więc spoko, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo spoko. Ze dwa emeraldy zbierzemy jeszcze, nie? Jeżeli dobrze pójdzie, to naprawdę ze dwa emeraldy nam zaraz padną, tylko żeby nie wpłynąć w ten śmietnik. Dobra, wszystko przerabiamy, słuchajcie, teraz na papier, okej, okay, dobra, 45 papieru, postawimy, słuchajcie, no trzcinę tutaj, niech sobie rośnie, a my idziemy sprzedać właśnie naszemu villagerowi ten papier. Wbijemy sobie na pewno, no nie, dobra, może nie na pewno, ale możliwe, że wbijemy. 15 level, okej, okay, dobra, spoko. I damy mu oczywiście, słuchajcie, kolejny level, tak, mu, jako villagerowi. Dobra, był nowicjuszem, więc teraz, słuchajcie, co, kim ty teraz będziesz, gościu, kim ty teraz będziesz, uwaga, no, czekajcie. Appreciant, dobra, spoko. I ma punch 2, czyli słuchajcie, jakby wiecie, to jest odrzut na łuk. Tak jak masz knockback na mieczu, tak na łuku masz puncha. Więc spoko, no nie wbił nam się 15 level, ale ja nie będę się tym przejmował. Bo, słuchajcie, bierzemy teraz 3 diaksiki. I czy ja mam jakieś patyczki, słuchajcie, patyczków nie mam, ale to zrobimy sobie w takim razie, słuchajcie, z netheru weźmiemy sobie drzewo, bo chciałbym, słuchajcie, zenchantować sobie kill off, dokładnie tak. Wait, chciałem zobaczyć, który level będzie, gdybym chciał zrobić taki myk, słuchajcie, z mendingiem. Drugi level tylko. To czekajcie, jeszcze go w ogóle sobie nazwiemy. Kopacz, nazwiemy go, kopadło go nazwiemy, słuchajcie, bardzo dobrze. Tutaj będzie, słuchajcie, właśnie też naprawa. Ale chciałem sobie stworzyć jeszcze jeden kill off z diamentów, żeby po prostu mieć do rozkopywania bloków wokół, no nie? Ale chyba nie tym, słuchajcie, razem. No dobra, nie tym razem, ale tak czy inaczej, słuchajcie, drewno. Drewno jest mi bardzo, bardzo potrzebne. Tylko co, w netherze troszeczkę boję się, słuchajcie, kopać. Zapomniałem, że nether nie jest tam. Tylko nether to już mamy, słuchajcie, u siebie na dole. Ale drewno jest mi mega potrzebne. I pytanie, czy właśnie, słuchajcie, warto iść do netheru po drewno, no bo my jakby jesteśmy w Crimson Forest, ten szkarłatny las.
czy lepiej, słuchajcie, po drewno pójść gdzieś w okolice, powiedzmy, wiecie, no na naszym normalnym świecie. No nie wiem, dobra, szczerze, tak naprawdę to niepotrzebne mi są tutaj te drzewa. One moim zdaniem nie wyglądają jakoś mega kozacko, kiedy robią mi taki burz, więc ja bardzo chętnie tak naprawdę pozbieram w zasadzie i zrobię sobie płaski teren. Prawdopodobnie przez to, że sobie zrobię płaski teren, będą mi się respiły tutaj jakieś różne moby. Wszystko na plus, więc pozbierajmy sobie, słuchajcie, pozbierajmy. Ta siekierka ma tylko sharpness, niestety efektywności nie ma, ale dawajcie, serio. Ja myślę, że jak sobie z minutę tutaj pokopiemy tego drewna, a to drzewo jest akurat mega bycze, naprawdę jest mega bycze. W ogóle to są shroomlight, dlaczego miałbym sobie tych shroomlightów nie zabrać? Ej, serio, przecież one w domku będą super wyglądały. Ale jak sobie to pokopiemy, to będziemy mieli tego drewna, słuchajcie, kilka sta... Czemu ono się nie zbiera? Bardzo zbagowany jest ten Minecraft. Odpalam jeszcze raz, słuchajcie. No i teraz to mi się już zbiera, ale naprawdę bardzo zbagowany jest ten Minecraft 1.17, mam wrażenie. Za każdym razem, słuchajcie, jak wchodzę tutaj do Netheru, no to jest ten sam cyrk, no nie? Ten sam syf i nie chce mi, słuchajcie, działać. I to jest bardzo, bardzo denerwujące, więc słabizna. No ale dobra, dawaj mi tego shroomlighta tutaj. Dawaj mi też oczywiście tutaj to drewienko. Tutaj sobie też to skopiemy. No i co, myślicie, że mamy stack? Ja myślę, że mamy ze stack drewna już w tym momencie, nie? Nawet może i więcej. Czekajcie, no mamy 50. Dwa, dobra, może nie mamy jednak tutaj staka. A to mi się zbierało? Ej, te mi się akurat zbierały. No dobra, dziwne, dobra. Pozbierajmy też to, pozbierajmy tutaj ładnie, pięknie to. Czek, zniszczę w ten sposób, to one nie wypadną, dobra, czyli muszę wziąć oczywiście nożyczki. Co też by mi się przydały, słuchajcie, takie winorośla. Nie mam przy sobie, ale mogę, słuchajcie, ej, zebrały się. A one rosną. To ja sobie z tego, ja zrobię sobie to zamiast drabinki. Przecież to będzie o niebo lepsze niż jakaś drabinka u mnie w domu, nie? No dobra, patrzcie, gdybyśmy dali to zamiast drabinki, to by wyglądało przekozacko. Serio. Tylko żeby to oczywiście puścić w taki sposób, aby to w ogóle chciało rosnąć. Czyli musielibyśmy wyrzucić, słuchajcie, ten bloczek i musielibyśmy zrobić tak. Okej, i niech to sobie teraz, słuchajcie, rośnie. Tą drabinkę na razie sobie, słuchajcie, rozwalimy. Czy my będziemy schodzić tam na dół, słuchajcie, w ogóle jeszcze w tym odcinku? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie. Dlatego, słuchajcie, czekajcie. Zrobimy sobie właśnie tak. Okej, teraz do góry, teraz rozwalamy to. Do góry, rozwalamy to. Do góry, rozwalamy. Ajajaj, tutaj to akurat. Kurczę, no i znowu tej temy mi się nie chcą zbierać. Odpalam. Po raz kolejny, słuchajcie, naprawdę nie wiem, jeśli macie jakieś, słuchajcie, sugestie, byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w tej sprawie, bo naprawdę, słuchajcie, te itemki nie chcą się zbierać i to jest gigabłąd, to jest jakiś gigabłąd, a ja nie umiem sobie z tym poradzić, ja to mam już, słuchajcie, od dłuższego czasu, no ale dobra. Serio. Dobra, rozwaliłem to, te pnącza będą nam tutaj powoli rosły, więc całkiem spoko, a ja, słuchajcie, z kolei ogarnąłem sobie drewno i też shroomlighty. Akurat je moglibyśmy, słuchajcie, tutaj ładnie jakoś umiejscowić, wykorzystać, bo to są naprawdę ładne bloczki. Pytanie tylko gdzie, bo one też nie będą chyba idealnie... Nie. Lecę wodą, słuchajcie, nie będę się już bawić, naprawdę, nie chcę mi się, słuchajcie, patyczkować, po prostu lecę tutaj normalnie wodą, okej, w ten sposób, bo to w ogóle nie ma sensu. Pomyślałem, że akurat, słuchajcie, te shroomlighty wyglądałyby o niebo lepiej tam na dole, ale naprawdę ja nie chcę już schodzić tam na dół. Dobra, zrobię to, no już zrobię to. Tutaj, słuchajcie, tu jest ich miejsce, naprawdę one mogłyby tutaj nieźle wyglądać, więc sprawdźmy, jakby faktycznie, słuchajcie, to się komponowało. Ej, spoko! Naprawdę, słuchajcie, spoko, jeszcze postawimy coś takiego, żeby to było zabudowane. Tutaj po prostu trzeba będzie dać to drewienko, może właśnie to, ono będzie ładnie bardzo wyglądało. Tylko żeby pół płytki z tego zrobić. Wait. Damy też oczywiście craftingi, bo craftingi to się przydadzą, tylko gdzie my je damy, tak dokładnie. Żeby one nie zepsuły tutaj designu, to jeden mógłby po prostu stać tutaj, no nie? Serio, bo akurat crafting albo tu. Dobra, takie craftingi wyglądają spoko, a ja teraz, słuchajcie, w takim razie zrobimy, patrzcie, coś takiego. Bo to będzie bardzo ładnie wyglądało z takim bloczkiem, no nie? Kurczę, bo serio, akurat to jest ten sam kolor jakby, nie? Ja! Ej, szczerze? Naprawdę spoko. Naprawdę spoko to, słuchajcie, wygląda. Tylko, żeby teraz nie przesadzić, słuchajcie, coś takiego. Nie, po całości bym tego nie robił. Po całości bym tego nie robił. Zrobiłbym chyba coś takiego, serio. To jest spoko, albo w najgorszym wypadku jeszcze... W najgorszym wypadku. W najlepszym wypadku coś takiego. I to wygląda całkiem spoko, tylko tutaj jeszcze przydałoby się dorobić. Ale tak centralnie? Nie. Teraz taki pasek wygląda naprawdę ładnie. Serio, bardzo ładne. Pomieszczenie wyszło. Czy to się nie zepsuł nam się, słuchajcie, zasięg, typu, że dalej jest ten sam level? Jest dalej 30, więc jak najbardziej spoko. Nocka, słuchajcie, już tutaj jest, dlatego ja wam powiem tylko tyle. Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, codziennie, regularnie są tutaj filmy, więc warto być na bieżąco, a my, słuchajcie, zaczynamy dzień 62 na naszym liczniku. Wpadajcie jeszcze na sklep www.abraity, pierwszy link w opisie. Kozackie koszuleczki na was czekają, kubki i mnóstwo innych rzeczy w fajnych, letnich kolorach, słuchajcie, żółty, czerwony, niebieski, różowy, no mnóstwo fajnych rzeczy. www.abraity, pierwszy link w opisie, to jest mój sklepik, wpadaj i zamów sobie coś własnego z Abratym i cieszę się tym na lato. Ja wam bardzo dziękuję, dobrego dzieńczka, eleczko i pu!